Cześć, witamy Was bardzo serdecznie na kanale Terasfera. Ja jestem Paweł. A ja jestem Monika. Jak już wspominaliśmy wcześniej, nasz van life w Anglii dobiega końca. No i po prostu stwierdziliśmy, że no nie możemy stąd wyjechać, dopóki nie zobaczymy miejsca, które z Anglią i jej historią jest bardzo związane. Tak, i przyjechaliśmy właśnie do Stratford upon Avon. I jest to miejsce, w którym urodził się, żył i zmarł William Shakespeare. Zapraszamy Was w naszą podróż. No i w miasteczku tym jest wiele miejsc związanych z Szekspirem. I właśnie teraz zmierzamy do domu, w którym się urodził. No jest tutaj wiele śladów po Szekspirze. Tam z tyłu właśnie za nami jest destylarnia, która mieści się w domu córki Szekspira, której mąż był handlarzem wina. Handlarzem wina. No i teraz jest tam słynna destylarnia, w której sprzedawany jest rum i gin, który jest właśnie tutaj robiony, właśnie w tej miejscowości. Miasteczko na razie bardzo nam się podoba, słuchajcie, jest bardzo klimatowo. Tak, bardzo gwarne, jest mnóstwo starych budynków, dużo kafejek, kawiarenek. Fajnie jest, fajny klimat. I co zauważyłem, to praktycznie co drugi hotel, co drugi sklep ma w nazwie coś związanego z Szekspirem. Tak, tak, na nazwisku Szekspira po prostu tutaj jest budowana. Cały handel stoi. Tak. Także pokażemy Wam troszeczkę tych miejsc. Najpierw pójdziemy do tych głównych. Tak. No, mamy nadzieję, że będzie tam otwarte, chociaż nie jesteśmy tego pewni, bo tak, na bo sezon zimowy tutaj te wszystkie miejsca właśnie są zamknięte, więc... No, mijaliśmy tam właśnie dom, w którym zmarł William Shakespeare i niestety był zamknięty. Ale może ten, gdzie się urodził, będzie otwarty. Jesteśmy w centrum Stratford upon Avon. Jest tutaj taki ryneczek, jest za nami pomnik Szekspira. Tutaj jest najstarsza biblioteka, jedna z najstarszych bibliotek w Europie. Dużo sklepików właśnie z pamiątkami, dużo sklepików właśnie sygnowanych nazwiskiem Szekspira. No i znaleźliśmy miejsce, w którym narodził się wielki mistrz William. Jest tutaj właśnie w tym miejscu muzeum, można zwiedzić ten dom, właśnie się teraz tam wybieramy. Bilet od osoby dorosłej kosztuje 18 funtów. Trzeba zabukować online, ale można to zrobić przed samym wejściem. Nie ma w tej chwili dużej kolejki, także idziemy zobaczyć. Mam nadzieję, że będzie można w środku nagrywać, także zobaczymy. No i tutaj mamy właśnie rękawiczki oraz narzędzia, którymi wykonywano rękawiczki. A ojciec Szekspira był rzemieślnikiem, który tutaj robił właśnie rękawiczki i były one tu sławne na cały region. Piękne są te detale na nich. No i tutaj mamy takie pierwsze zestawienie utworów Szekspira, komedie, tragedie, które zostało wydane po jego śmierci, bo za życia żadne z jego dzieł nie było wydane w druku. Tak, dobrze, że miał takich przyjaciół, tak, którzy jego zadbali przyjaciele o to zadbali, dokładnie. Tak by wszystko może przepadło. No i po przejściu przez to takie malutkie muzeum wychodzimy teraz na zewnątrz i idziemy do domu Szekspira. Już jesteśmy bardzo blisko do wejścia do domu Szekspira. No i tutaj ta część została wybudowana w 1500, około 1500 roku, a ta kilkadziesiąt lat później, taka dobudówka. A wyobraźcie sobie, że tutaj kiedyś było kilka ogródków,
I tam, gdzie teraz jest za tymi ogródkami główna ulica, to już było koniec miasta. Tam ludzie często wyrzucali różne organiczne śmieci, ale domyślacie się już jakie, nie? No ale 60% tego właśnie domu jest oryginalna. Pochodzi z tego pierwszego budynku, mimo tych wielu przebudowań. Także 400 lat historii. Hello. Mamy tutaj już posiłek gotowy, także wskakujemy i jemy. No, widzę, że się William postarał, jakaś goloneczka. Serek tam jakaś. No, ale jest... musimy go troszeczkę opierniczyć, bo w kominku nie napalił. Wow, tutaj jakie to jest piękne. Słuchajcie, mamy kolejny kominek. Wyobraźcie sobie, że w tamtych czasach im więcej kominków było w domu, tym się płaciło większy podatek. No i podsumowując, słuchajcie, super miejsce, naprawdę. Tak, bardzo warto jest to miejsce odwiedzić. Jest tutaj bardzo dużo dobrze zachowanych przedmiotów z tamtych czasów. No i bardzo miła obsługa. Tak, dowiedzieliśmy się mnóstwo ciekawych informacji. W każdym pomieszczeniu jest inna osoba, opowiada ciekawe historie o życiu, jak wyglądało normalne życie ludzi w tamtych czasach. Różne fajne historie na temat Szekspira, na temat ojca na przykład. Z Szekspira dowiedzieliśmy się, że na lewo handlował wełną, bo nie chciał płacić taksu i w ogóle bardzo słynął z wykonywania rękawiczek. Tak, była tam nawet właśnie taka jego pracownia, no ale nie we wszystkich miejscach też mogliśmy nagrywać. Tak. Wnioski są z tego takie, że ludziom w tamtych czasach nie żyło się zbyt lekko, żyli ogólnie krótko, no bo teraz to, nie wiem, życie zaczyna się po 40, tak. Tego typu hasła. A wtedy już się powoli kończyło. Tak, szczególnie ciężkie życie miały kobiety. Nie były już, począwszy od narodzin, nie były mile widziane w rodzinie, no bo chłopcy byli tak... bardziej wartościowi. Byli bardziej faworyzowani. Kształcili się, dziewczynki nie miały żadnego wykształcenia. No i co? Później rodziły po kilkanaścioro dzieci w ciężkich warunkach. Właśnie tam opowiadał nam pan, jak wyglądał poród Williama, późniejszych jego dzieci również. No po prostu to było straszne, bez środków przeciwbólowych. No wiadomo, bez jakiejś pomocy medycznej i tak dalej, to jest jasne, ale no po prostu męczarnie. Także no ciężkie czasy. Kolejną rzeczą były podatki, które już w tamtych czasach zjadały budżety domowe. Tak, no. Czyli wspomniany wcześniej przez Pawła podatek od kominków, od ilości kominków. Później był wprowadzony podatek od ilości okien, czyli im bardziej... Im okna były większe, tym się płaciło więcej podatku. Także właśnie i ten dom Williama Szekspira został w późniejszym czasie trochę przebudowany i część okien była zamurowana. Żeby płacić mniej. No ciekawe, naprawdę. Słuchajcie, ciekawa jak będziecie historia. Tutaj, to wpadajcie. Piękne miejsce. Fajne miejsce. No, a my lecimy. Lecimy dalej. Lecimy dalej. No jesteśmy w miejscu, w którym został ochrzczony William Szekspir. Za nami jest kościół Świętej Trójcy i tam właśnie w 1564 roku w kwietniu ochrzczono Williama.
Tak, było to 25 kwietnia i ciekawostką jest to, że nie jest znana dokładna data urodzin Szekspira i przyjmuje się, że jest to 23 kwietnia, bo w tych czasach właśnie dzieci 2-3 dni po porodzie były od razu chrzczone. Jest tutaj wejście do kościoła, niestety jest zamknięte. Chcieliśmy wejść do środka, bo w środku znajduje się grób Szekspira. Powinno być otwarte z tego, co jest na tablicy, no ale nie wiadomo czemu jest zamknięte, więc no niestety. Ale piękna okolica. Przepływa tutaj rzeka Avon, także pójdziemy zaraz się tam przejść. Miasto to liczy około 20 tysięcy mieszkańców i warto zauważyć, że są tutaj aż 3 teatry. No pewnie dlatego, że Szekspir się tutaj urodził. Na pewno, właśnie jeden z nich jest za nami. Bardzo Wam polecamy to miasto do odwiedzenia. Jest tutaj fajna historia, bardzo ładne miejsca, piękne zakątki. W ogóle Anglia jest piękna do zwiedzania. Jeżeli jesteście w Polsce, nas oglądacie, to przyjedźcie do Anglii, bo jest naprawdę pięknie. Tak, naprawdę warto, szczególnie latem. Chociaż no i w zimę też fajne miejsca można odwiedzić, jak pogoda dopisze. No, jest to już nasz ostatni vlog tutaj z Anglii. My będziemy już wracać do domu i przygotowywać się do naszego kolejnego długiego wyjazdu. Najdłuższego w naszym życiu. Tak, także następny vlog przypuszczam, że będzie już z naszych przygotowań albo może jakiś krótki live, bo nie będziemy już mieli czasu nigdzie jeździć i nic dla Was nagrywać. Także dajcie znać w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć w przyszłym tygodniu. No tak, co? Czy chcecie z nami porozmawiać na żywo, czy może chcecie obejrzeć, jak się pakujemy, co pakujemy, jak się przygotowujemy do naszego tego wyjazdu. Tak, jeszcze kilka małych udoskonaleń będziemy musieli zrobić w naszym vanie, parę rzeczy przygotować, jak to zwykle bywa. To jest niekończąca się opowieść. Budowa wana. Już tyle razy o tym mówiłem i za każdym razem, jak mam coś zrobić, to o tym wspominam. A, i jeszcze jesteśmy już prawie bliscy 4000 subskrypcji, także udostępniajcie nasze filmy, dawajcie znać znajomych, bo jak nie będziemy mieli 4000, to nie jedziemy do Hiszpanii. No, dokładnie, no. Także subskrybujcie nasz kanał, dajcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz, no i do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się. Trzymajcie się, hej! W ogóle słuchajcie... Nie, jak to będzie, jak to będzie? Bo to będzie bez sensu to rozdzielać. Mów szybko. Dajcie lajka w górę i co? Lajka w górę. Dajcie lajka w górę. But I don't care.